Remont ulicy Łukasiewicza wchodzi w kolejny etap. Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są na odcinku między bramą nr 2 kombinatu, a drogą do parku przemysłowo-technologicznego. Kilka dni temu wykonawca położył tam ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu, a następnie rozpoczął asfaltowanie kolejnego odcinka do ronda Nafciarzy. Na drugim, przebudowywanym aktualnie fragmencie ulicy Łukasiewicza pomiędzy Tysiąclecia i Nowowiejskiego zakończyła się już budowa kanalizacji deszczowej i rozpoczęły roboty związane z budową konstrukcji drogi. Całość prac na tej części ulicy, ze względu na sąsiedztwo szkół, ma zakończyć się przed rozpoczęciem roku szkolnego. W ostatnim etapie remontowany będzie odcinek ulicy Łukasiewicza pomiędzy ulicą Chemików a Sklenickiego. To była wyjątkowa noc świętojańska. Płocczanie, zgodnie z wieloletnią tradycją, w pierwszy letni weekend spotkali się na Wiankach. Tym razem wydarzenie zostało zorganizowane na bulwarach wiślanych. Na plenerowej scenie rozstawionej nad brzegiem Wisły wystąpiły dzieci Płocka, zespół Masowia z Politechniki Warszawskiej oraz grupa Łany, działająca przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Punktem kulminacyjnym wieczoru było nastrojowe, magiczne widowisko Noc Kupały, które zaprezentowali artyści z Poznania. Działo się to dawno, bo czas, gdy na ziemiach Słowia lud czcił potężnego światowidza. Przedstawienie nawiązywało do słowiańskich obrzędów i tradycji związanych z letnim przesileniem słonecznym. Wieczór zakończył się puszczaniem wianków. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, wrzucenie wianków do wody przynosiło szczęście, chroniło przed chorobami oraz złą energią.